Jan Lubrański to wykształcony humanista, pobożny duchowny, rozważny senator, zaangażowany obywatel, wrażliwy mecenas, hojny patron, dobry gospodarz. Mało kto przed nim i po nim zadbał tak o Ostrów Tumski, o Poznań, o Wielkopolskę. Chcąc poznać i lepiej zrozumieć świat biskupa Jana, musimy trafić na Ostrów Tumski w Poznaniu, a nawet celniej do Muzeum Archidiecezjalnego, mieszczącego się w gmachu założonej przez Lubrańskiego Akademii, pierwszej humanistycznej szkoły w Polsce. Zobaczymy tutaj autentyczne przykłady artystycznych fundacji i intelektualnej działalności osób, które Lubrańskiego znały, z którym rozmawiały i którego dokonaniami na pewno się inspirowały. Plansze wystawy poświęconej Janowi z Lubrańca skonfrontowano tu z eksponatami z epoki, związanymi również z działalnością samego biskupa, dzięki czemu nawiązał się unikalny dialog, odkrywający rozkwit kultury i cywilizacji w Poznaniu na przełomie XV i XVI wieku. Fascynujące są też szersze, europejskie, renesansowe konteksty ekspozycji. Prezentowana wystawa umożliwia wejście w świat sprzed 500 lat, odległy, ale przy bliższym poznaniu coraz bardziej znajomy i zadziwiający.